Dzień dobry wieczór, Piotrze. Sentymentalnik, czas zacząć. Dzień dobry wieczór, dzień dobry wieczór. A ja od razu przejdę do rzeczy. Powiem tak, że z racji tego, że mamy ferie, to dzisiaj w Sentymentalniku wakacje. I to wakacje z duchami. Powiem ci, Piotrze, tak. To był serial mojego dzieciństwa. Tak, no, różni nas minimum pokolenie. I powiem tak. Wtedy nie lubiłem swojego dziadka, bo dziadek zabierał mnie zawsze do ogródka i zabierał mnie zawsze wtedy, kiedy były wakacje z duchami i w związku z tym miałem rwany ten serial, bo zabierał mnie do ogródka, a tu leciał absolutnie rewelacyjny serial Wakacje z duchami i znowu mi uciekał odcinek. Mnie się wtedy wydawało, że tych odcinków były miliony. Tak naprawdę tych odcinków wcale tak dużo nie było. To taki serial perelowski, ale w gruncie rzeczy tych odcinków bardzo, bardzo mało. Cóż, wydawało mi się to wtedy niesamowite. Powiem, że ta historia o tych chłopakach, którzy tam kombinują z duchami, ale może nie z duchami, fajnie to było zrobione. Dużo, dużo później poznałem książkę i książka też jest super, ale film, no, pozostał ten czar. Ja do dzisiaj jestem tym filmem oczarowany. Uznacie mnie Państwo za, no, przynajmniej wariata, ale raz w roku robię sobie mały taki, taką powtórkę i sobie te kolejne odcinki oglądam. Nie wiem, na czym polega magia tego kina, na czym polega to, że ów czarno-biały serial, w gruncie rzeczy, no wiecie Państwo, no w sumie krótkie te odcinki, ale to się ogląda. Ja nie wiem, na czym polega ta magia. Może ty mi, Piotrze, z pewnym dystansem jednak, patrząc na to kino, powiesz, na czym ta magia polega. To ja ci nie powiem, na czym magia polega, bo mam tak samo. To był też serial mojego dzieciństwa, dlatego że on po prostu co wakacje leciał, jeszcze całkiem niedawno tak było, że były takie, wiesz, w telewizji były pasma wakacyjne, wakacje z duchami musiały być obowiązkowo i podejrzewam, że nadal lecą na innych kanałach teraz. Serial kultowy, chociaż dla dzisiejszego młodego pokolenia to będzie już nie powiem co. Leciał, jak mówię, praktycznie co roku i miał tą magię, której nie miały inne seriale dla dzieci z PRL-u. Coś z nim było szczególnego, że on przyciągał. Bo to niby była taka historia dla dzieci o dzieciach, ale ona nie była tak do końca dziecinna i łatwo zrozumiała. To był serial dla dzieci starszych na pewno, a też poniekąd dla dorosłych, zaraz powiem dlaczego. Ale moje pierwsze zderzenie z Wakacjami z duchami było dość rozczarowujące, dlatego że ja miałem nadzieję wtedy na historię z dreszczykiem, a tutaj okazuje się, że przygodowo jakoś tak momentami trudno do zrozumienia, no ja byłem mały wtedy. I bardziej zagadkowo niż strasznie, ale powiem tak, ja to oglądam oczywiście też później wiele razy i serial wciąga. Ja się przyznam do rzeczy, która też będzie taka. Ja książkę przeczytałem całkiem niedawno. Możecie mnie uznać za wariata, ale podobała mi się. Nie była tak dobra jak serial, były wyraźne różnice, już nie pamiętam jakie. Ale na czym polega jego magia? Nie wiem. Powiem ci, że nie wiem. On wciąga, to jest pierwsza rzecz. To jest serial, który powstał w 1971 roku, znaczy on miał wtedy premierę i opowiadał o wielkiej intrydze. My go tam wam nie będziemy za bardzo przybliżać, bo pewnie go znacie. To był wielki hit dla wielu pokoleń tak naprawdę. Opowiadał, to chyba jest pierwsza rzecz. On opowiada o przygodach, które masz i nie musisz się o nich zmartwić. I te przygody masz na wakacjach, na letnisku. Ten serial pokazywał jakąś tajemnicę, która jest gdzieś bardzo blisko. No a to Przebacz mi, Brunhildo, stało się czymś w rodzaju powiedzonka dla kilku pokoleń. Pamiętam, że powtarzali je moi wujkowie na przykład. Ja się zastanawiam, co powiedzieć do serialu, który jest po pierwsze no dość leciwy, po drugie jest takim kanonem, po trzecie jest dla dzieci. Ja przeczesywałem, wiesz, komentarze na portalach i tam było to samo, co my mówimy, że w nim jest coś. Nie wiem, ja dla mnie na przykład
takim ważnym elementem tego serialu jest obsada aktorska, ale nie chodzi mi o tą trójkę chłopaków i dziewiątkę, tylko chodzi mi o tych aktorów, których jest tam multum, o nich za chwilę powiem. Nie wiem, Marku, czy będziemy przybliżali treść Wakacji z duchami. Myślę, że treść nie. Warto natomiast powiedzieć jedno, że reżyserem filmu był Stanisław Jędryka. To człowiek, który kilka fajnych seriali nakręcił. Jeśli sobie Państwo wspomnicie, no chociażby no, Henryk Gołębieski, był taki film Podróż za jeden uśmiech. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie ten serial. On również na, myślę, że na bazie czy na podstawie serialu Wakacje z duchami też święcił triumfy oglądalności, ale też no, to był serial, który również był zrobiony właśnie. Coś jest w tym takiego, że te PRL-owskie, w PRL-u wiele rzeczy szwankowało, ale te seriale dla młodzieży w wykonaniu Stanisława Jędryki, one miały w sobie coś takiego magicznego. Zostawmy Podróż za jeden uśmiech, wróćmy do Wakacji z duchami. Tak, powiedziałeś o tej książce, to dodam tylko, że troszkę się zmieniło w książce był Picador, nie, przepraszam, w filmie był Picador, a natomiast w książce był Paragon, o ile dobrze pamiętam. Mogłem coś pomylić, ale tak mi się wydaje. Natomiast było też w książce bodajże był Mandżaro, a w filmie był Mandaryn. Chyba nic nie pomyliłem. Ja się zawsze boję, że coś mi z pamięcią jednak nie styknie. W każdym bądź razie to są szczegóły. Książka, Piotrze, powiem Ci tak, to jest różnica nośników. Książka ma swoje uroki, ona pewne rzeczy pogłębia, pewne rzeczy przedłuża. To sobie tak określę. To znaczy powiem Ci, ale ja na przykład byłem wtedy gdzieś tam świeżo po kolejnym obejrzeniu Wakacji z duchami, kiedy sięgnąłem po tę książkę i ona tak naprawdę w wielu kwestiach, na przykład wiele dialogów jest wręcz identycznych. Czyli tak. ta kanwa ogólnie, wiele rzeczy jest, wiesz, kropka w kropkę, natomiast rzeczywiście są pewne różnice związane z nazewnictwem bohaterów, ale jest jeszcze jedna rzecz, bo ten niby Paragon, on się pojawia potem w innym serialu. Tak, dokładnie, chciałem to powiedzieć, dokładnie. Tak, i to był serial do przerwy 01 chyba, ale to już jest ten mój mniej ulubiony. Tak, ja też go lubiłem mniej. Nie to, żebym nie lubił piłki nożnej, ale wolałem po prostu Gołębieskiego. Powiedzmy jedno, te dialogi nie różniły się między innymi dlatego, że zarówno autorem książki, jak i autorem scenariusza był Adam Bachtaj. No, w związku z czym no, trudno się dziwić, że ponieważ napisał genialne dialogi w książce, to te genialne dialogi pojawiły się również w filmie. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, że oczywiście wierzcie ci z Państwa, którzy nie oglądali tego serialu. Serial jest czarno-biały, serial jest stary, ale naprawdę warto. Ten serial pokazuje przede wszystkim jak operować, jak przenosić, jak adaptować książkę na serial. Ja sobie to bardzo dobrze prześledziłem, takie moje prywatne fascynacje, jak przekładać język książki na język filmu, to mnie interesowało. I powiem Państwu, film się różni od książki, ale to, co zrobiono na etapie scenariusza, to jest mistrzostwo. Nie wiem, czy świata, ale naprawdę mistrzostwo. Te skróty, te pewne takie ściśnięcia, które w filmie się pojawiają, one robią dobrze obrazowi filmowemu. W książce różne rzeczy przechodzą, ale obraz filmowy, serial, to jest coś, co naprawdę chwyta za wyobraźnię. Chciałem powiedzieć za serce, ale nie, właśnie za wyobraźnię.
Otóż dostajecie Państwo, czy ja dobrze pamiętam, to chyba 7 odcinków było. 7 odcinków serialu, który no, właściwie opowiada Wam historię, naprawdę, dlatego powiedziałem gdzieś w pierwszej części rozmowy, że mnie się wydawało, że to było 1 000 000 odcinków, a to było tylko 7, naprawdę 7 odcinków, ale też plejada aktorów. Proszę Państwa, tam się pojawiają no, naprawdę tuzy ówczesnej kinematografii. Pojawia się Józef Nowak. To dzisiaj może tak. Niewiele mówić, ale to był człowiek, który naprawdę był bardzo popularny w tamtych czasach. Ryszard Pietruski. Taki człowiek, trochę cichociemny, jakiś tam człowiek, który gdzieś tam w okolicach ówczesnych służb specjalnych czy milicji występował. Pojawia się szereg innych, pojawia się Jerzy Turek chociażby, Machlakiewicz, w takich w sumie śmiesznych, epizodycznych może rolach, ale w gruncie rzeczy, no, co więcej, pojawia się w tamtych czasach dobrze kojarzony z 4 pancernymi Janusz Gajos, który gra takiego człowieka, jest ze studentami związanego, ale właściwie takiego opiekującego się studentami. Pojawia się Roman Winhelmi. Zauważcie Państwo, to jest plejada PRL-owskich aktorów, takich naprawdę z pierwszej półki. Jeżeli ktoś ich nie zna z nazwiska, to zna ich z twarzy tak naprawdę, bo na przykład Józef Nowak to jest aktor, który zmarł bardzo młodo i tak naprawdę może to sprawiło, że nie został tak dobrze zapamiętany, ale przecież miał szereg ról, które w filmach, które są powtarzane do dziś, no Wiosna, panie sierżancie na przykład, tak? Był też przecież tym ojcem Talara z domu. Kto tam jeszcze był? Bolesław Płotnicki był. Też aktor bardzo charakterystyczny, znany praktycznie z, no, przesadzam, że z każdej produkcji, ale twarz, którą widzieliście w większości polskich filmów, czy w roli epizodycznej, czy drugoplanowej, ale zawsze Płotnicki był. Henryk Hunko, kolejny aktor charakterystyczny. Pietruskiego wymieniłeś. Pietruski też zawsze mi się kojarzył z rolami milicjantów albo dyrektorów, ale też świetny aktor. Zdzisław Mrożewski jeszcze, który grał profesora. Także naprawdę, no, Wacław Kowalski, czyli Pawlak. Ja mówię o tamtych latach z sentymentem, możecie mnie uznać za jakiegoś zjadersa, ale mówię z podziwem, bo to byli aktorzy, którzy... On się potrafił przewinąć przez 5 sekund przez ekran i ty go zapamiętałeś. No to jeszcze jedna rzecz. 2 role kobiece. To te nazwiska nic Państwu nie powiedzą, ale kiedy zobaczycie je na ekranie, to już wszystko będzie jasne. Pani Trociowa, Teofila Koronkiewicz i Lichoniowa, Wanda Łuczycka. To proszę Państwa, ja wiem, to są nazwiska takie no-name'y trochę, ale zerknijcie Państwo ze serialu i to będą bardzo charakterystyczne aktorki. Co chciałem powiedzieć? Głównie to, że wówczas seriale dla dzieci i młodzieży były kręcone na poważnie. Były robione w takiej oto konwencji, że nie robimy jakiś debilny serial, który pierdoły jakieś tam opowieści dziwnej treści. Nie. Byli po pierwsze zaangażowani prawdziwi, poważni i merytoryczni aktorzy, ale też opowieści nie były debilne. To znaczy nic się nie działo tak nie wiadomo skąd. I to jest chyba też siła tego serialu, zarówno osobowości aktorskie, jak i opowieść, która, no co tu powiedzieć, no, co tu będziemy wiele zmyślać. To była opowieść, która ocierała się o rzeczywistość. To znaczy z jednej strony była w jakiś tam sposób, cudzysłów, baśniowa, ale z drugiej strony byli milicjanci, były jakieś całkiem konkretne sytuacje, które wydawały się bardzo prawdopodobne, jakieś takie, no wiecie Państwo, z jednej strony niby dotknięcie codzienności, a z drugiej strony opowieść absolutnie bajkowa, a w każdym razie magiczna,
pewno przesadzam, a to dobrze, to jeszcze jeden przymiotnik. To była opowieść, która sprawiała, że czuliśmy się niesamowicie. I to tak, chyba... Tak, tak, do końca ja też coś powiem. No dobrze, była chwila ciszy, ale powiem tak, to chwila magiczna pojawiała się wtedy, nie dlatego, że tam się działy rzeczy magiczne, ale właśnie poziom dialogów, poziom intrygi, to znowu chylę czoło przed Bachtajem, ale poziom intrygi, odwrócenie. Wiecie Państwo, później się człowiek ogląda Jamesa Bonda i mówi sobie, wow, jak to jest zrobione. Nie przesadzajmy, nie wszystkie części Bonda są szczególnie porywające, ale okej. Natomiast później albo wcześniej człowiek ogląda Wakacje z duchami i tam nagle się okazuje, że da się w serialu dla młodzieży również zrobić takie odwrotki, czyli myślimy na początku, że coś jest, że świat wygląda inaczej, a później nagle się okazuje, że nie, nabraliśmy was. Jest zupełnie inny rozkład tego wszystkiego, co się dzieje w filmie. Źli wcale nie są źli, a ci, których uważaliśmy przynajmniej za osoby neutralne, okazują się strasznymi, albo może takimi przynajmniej częściowymi łotrami. I przyznam się Państwu, że to też jest ujmujące w tym serialu, że to nie jest taki prosty podział na czarne i białe. Być może to jest kolejny kamyczek do tego ogródka, w którym możemy określić, że ten serial jakoś porywa ze sobą, za sobą, bo nagle okazuje się, że opowieść dla młodzieży, dla dzieci wcale nie musi być kawoławiczna, nie musi być prostacka, nie musi być głupia po prostu, może być opowieścią, która ma pewne meandry i bardzo dobrze, że je ma, bo z tego wynika pewna siła tego obrazu. Tak. Ja wrócę do tych aktorów, tych dorosłych, bo dzisiaj aktorzy to są w większości tacy nijacy, tacy wymymłani, zblazowani, wszyscy wyglądają inaczej. Nie wiem, w czym tkwiła siła aktorów z PRL-u. W sumie z PRL-u chyba to jest dobrze powiedziane, bo to się tyczyło też lat 80. Ale nie wiem, ta siła ich oddziaływania, przynajmniej na mnie, może ja jestem jakiś głupi, była wielokrotnie większa. I nawet jeżeli to był aktor, który się potem nigdzie nie pojawił, gdzie to była jego jedyna rola w życiu, to się zapamiętywało. Ale zobacz, ile w PRL-u się kręciło tych seriali dla dzieci i młodzieży? Mnóstwo. Bo oprócz tych bardziej znanych, tam stawiam na Tolka Banana i tak dalej, są takie seriale jak Gruby, Dziewczyna i Chłopak, rzadko imitowana Rodzina Leśniewskich, chociaż to zupełnie inny gatunek. Ciekawi mnie to, z czego to wynikało, wiesz. I może mi się wydaje, ale dzisiaj seriali dla młodzieży to już się raczej nie kręci. Kręcono jeszcze niedawno, głównie jakieś takie z wątkiem fantastycznym, może też kiedyś o nich powiemy, ale dzisiaj to już chyba nie. Znaczy, wiesz co, dzisiaj się kręci takie programy typu paradokumenty, tak? Jakieś tam szkoła i kiedy ktoś spojrzy na to, co kiedyś oglądały dzieci, w tym my, a potem obejrzy szkołę i jak oni tam mają problemy, no to będzie poważny szok, poważny szok. Mimo to zachęcam do Wakacji z duchami. Wiesz, mnie one inspirowały jeszcze z jednego powodu, myśmy też mieli pod nosem zamek, co prawda gorzej zachowany, ale też korciłoby się tam, wiesz, zakraść i znaleźć jedną z tajemnic. Także też szczerze polecam. Powiem jeszcze jedno, że identyczny schemat, identyczny czar wiąże się z Szatanem siódmej klasy, tym PRL-owskim. Bo tam w sumie historia jest bardzo podobna. Znaczy może historia, no sposób przedstawienia tej historii jest bardzo podobny. I mamy Szatana siódmej klasy w wersji tej starej, który jest po prostu bajeczny i mamy tego nowego, którego się nie da oglądać. I to nam pokazuje, że coś się stało po roku 89 z polskim kinem, bo jak sam powiedziałeś, tamte historie były bliżej ludzi. Natomiast kiedy my oglądamy jakieś współczesne seriale,
polskie. Ja powiem szczerze, że polskie kino mainstreamowe mnie obraża jako człowieka, obraża moją godność. Ci aktorzy, którzy się tam pojawiają, to są miernoty, powiem ci, naturszczyk z PRL-u, a było takich wielu w serialach, filmach. No miał więcej czasem talentu. Miał więcej. Na przykład Ben Richter, nie wiem, czy kojarzysz. No nie do końca akurat, przybliż kogo grał. O, jak zobaczysz twarz, to skojarzysz. Natomiast chodzi mi o to, że dzisiaj to się zrobiło takie jakieś wszystko karykaturalne. Tamten serial to był taki bliżej gdzieś, miałeś wrażenie, że on się mógł, że to się mogło wydarzyć. Natomiast kiedy dzisiaj sobie oglądasz, wiesz, różnego rodzaju seriale, ja nie mówię o telenowelach, bo ich nie oglądam, ale oglądasz sobie jakieś tam Rancho na przykład, to się robi absurdalne. Po pewnym czasie to się robi absurdalne. Ja mam takie wrażenie, że z tych seriali się robią czasami tragikomedie jakieś, że chcą nam twórcy pokazać coś zamiast nas bawić, prawda? A tu się udało i myślę, że możecie nas uznać za jakichś tam dziadów, możecie nas uznać za dziwaków, ale ja naprawdę nigdy nie wyjdę z podziwu dla twórców Wakacji z duchami. I myślę, że one będą jednym z moich ulubionych seriali w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały. Ja powiem jeszcze tylko jedną rzecz, że sam reżyser Jędryka to jest człowiek, który chyba znalazł patent na robienie dobrych filmów dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży. Otóż w 65 roku ten reżyser nakręcił film Wyspa Złoczyńców. To jest pierwsza ekranizacja powieści Nienackiego. Wszyscy kojarzą oczywiście Pan Samochodzik i Templariusze. Tymczasem pierwszy film o Panu Samochodziku nakręcił właśnie Jędryka i to był film, w którym główną rolę grał Jan Machulski, Wyspa Złoczyńców, 65 rok. A potem był ten do przerwy 01 z Paragonem, 69 rok. Pewno dlatego później zmieniono ksywkę jednego z bohaterów Wakacji z duchami. Ale właśnie w 70 roku, to był serial z 70 roku, powstały Wakacje z duchami. A potem była Podróż za jeden uśmiech. W dalszym ciągu się nieźle na tym bawię. Potem stawiam na Tolka Banana. Potem było Szaleństwo Majki Skowron. Takie trochę romansidło dla młodzieży. To było cienkie, muszę powiedzieć, ale dlatego, tak, że nie jestem dziewczyną, to mówię, że to jest cienkie. Tak, podejrzewam, że się podobało niektórym. No było kolorowe. To pierwszy film, taki serial kolorowy. Powiem tak, problem, który tam był przedstawiony, no dobrze. Główny bohater się bardzo zakochał. To taka młodzieńcza miłość. Tak jak Piotr powiedział, ten film mógł się niektórym podobać. Ja jednak wolę filmy, które wymieniłem wcześniej, a Wakacje z duchami to jest zdecydowanie top. Zdecydowanie. I cóż, proszę Państwa, ja myślę, że my nie powiedzieliśmy z Piotrem wiele nowego, jeśli chodzi o serial Wakacje z duchami. Natomiast chyba to warto było wspomnieć o tym serialu, ponieważ to jest swoista podróż w przeszłość. Uświadommy sobie, rok 1970. Ile to już lat minęło? Naprawdę, człowiek myśli i mówi sobie, rany, to ponad pół wieku. Czasami w to nie wierzę. Niemniej jednak myślę, że Wakacje z duchami to jest taki obraz, do którego warto wrócić. Dokładnie. Jeżeli macie jakieś propozycje do Sentymentalnika, nawet takie związane z serialami, nie muszą to być seriale polskie, ale takie, które powstały dawno, dawno temu, albo nie są już emitowane, bo takie seriale też są, to czekamy na wasze komentarze. Oczywiście w grę wchodzą również produkcje z bloku wschodniego.